można pokazać różnicę pomiędzy państwem teoretycznym i prokuraturą działającą teoretycznie w okresie rządów Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, choćby porównując szybkość działania prokuratury i profesjonalizm podejmowanych decyzji w sprawie Amber Gold i w sprawie GetBack. Porównajcie państwo czas, kiedy prokuratura wstrzymała postępowanie, czas, kiedy podejmowała decyzje procesowe, kiedy zabezpieczała majątki i środki finansowe, które pozwolą osobom pokrzywdzonym odzyskiwać w przyszłości przynajmniej część ukradzionego mienia i wtedy, kiedy podejmowała decyzję o zatrzymaniach i tymczasowym wnioskach o tymczasowe aresztowania głównych osób podejrzanych. Chciałbym powiedzieć też przy okazji pytań, jakie państwo kierujecie do pani rzecznik, pani prokurator, że prawdą jest, iż prokuratura łącznie z CBA, też i z organami prokuratury i odpowiedniej służby korupcyjnej Ukrainy pozyskała wiele dowodów wskazujących na udział w przestępczym procederze pana Sławomira N. Niegdyś jakże wpływowego i bliskiego, jednego z najbliższych współpracowników pana premiera Donalda Tuska. Ja pozwolę sobie sięgnąć, tak idąc na państwa, udając się na państwa konferencję, po jeden z wielu cytatów, wypowiedzi pana premiera na temat swojego współpracownika, pana Sławomira N. Zacytuję te słowa, że panowie się znali doskonale. Chyba no, ta wiedza była niezwykle przenikliwa. Posłuchajmy te słowa pana Donalda Tuska. Bardzo wysoko oceniam pracę ministra Nowaka i wysoko oceniam też jego morale, jego dotychczasową postawę. Cóż, pan Donald Tusk będzie musiał zmierzyć się w swoim czasie z ustaleniami dowodowymi śledztwa, które nadzoruje prokuratura krajowa, które prowadzi bezpośrednio prokuratura regionalna, a dzieje się ona zresztą w ramach zespołu śledczego powołanego w ramach międzynarodowej współpracy przez pana prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego. Muszę państwu powiedzieć, że niestety pan Sławomir Nowak, który miał nieść na Ukrainę polską pomoc, polskie wsparcie, też i pokazywać się te europejskie standardy w obszarze etyki i moralności w życiu publicznym, pokazał coś zgoła niestety innego. Niestety nie możemy być dumni z wkładu pana ministra Nowaka w budowanie nie tylko dróg i autostrad, ale też i standardów etyki, uczciwości, elementarnej uczciwości w życiu publicznym. Smutne to, ale niestety prawdziwe, że tacy wysoko oceniani przez Donalda Tuska i jego współpracownicy dają i powodują tak wielki wstyd dla Polski, który będzie związany z ujawnianiem kolejnych materiałów dowodowych, jakie prokuratura poczyniła w tej sprawie.